To jeszcze zależy właśnie, czy wykorzystamy mieszankę nasion wieloletnich, czy na przykład jednorocznych, bo jak chcemy uzyskać taki natychmiastowy efekt, to warto wykorzystać mieszankę z roślinami jednorocznymi, które wysiane wiosną, powiedzmy w kwietniu, już w maju, czerwcu będą kwitły. To jest też taka może alternatywa dla zakładania kwietników. Po prostu tańsza alternatywa, po prostu wysiać nasiona. No z tym, że tak jak nazwa wskazuje, są to rośliny jednoroczne, czyli one kwitną przez jeden sezon, tak? Później taką łąkę, jeżeli chcemy ją utrzymać, no to trzeba dosiewać nasiona w następnych latach. Natomiast łąka wieloletnia ma tę zaletę, że składa się z większości z roślin wieloletnich, bylin i utrzymuje się przez wiele lat.